Już jest 19 osób. O, może ktoś przyjdzie. Dzień dobry i cześć. Z tej strony Adrian Tomczyk. Po mojej lewej stronie, waszej prawej, Greta Kaczmarek. I po drugiej stronie Joanna Zalewska. Cześć. Zajmujemy się kryminałami, tak można w skrócie to powiedzieć. Pracujemy w czwartej stronie kryminału, czyli... Cześć. Z tej strony Adrian. Tak, czy teraz będzie po mnie powtarzał? Nie. Okej. Pracujemy w czwartej stronie kryminału, czyli w części grupy wydawnictwa poznańskiego. Zajmujemy się, jak sama nazwa wskazuje, książkami kryminalnymi, thrillerami i tego typu rzeczami. No i dzisiaj porozmawiamy sobie o... Dzisiaj porozmawiamy sobie o kryminałach, ale nie tylko, bo z tego względu, że ten rok jest rokiem dość specyficznym i z tego względu, że nie mieliście zbyt dużo okazji do spotkań z naszymi autorami, postanowiliśmy, że przygotujemy takie spotkanie, podczas którego spotkacie się poniekąd z częścią naszych autorów, ale to już za minut kilka czy kilkanaście. Ale też chcielibyśmy opowiedzieć Wam o tym, jak pracuje się w wydawnictwie, bo dość dużo takich pytań dostajemy, więc od razu zachęcamy Was do zadawania pytań w komentarzach, a my w dalszej części spotkania postaramy się do nich wrócić i odpowiedzieć. I mamy dla Was przygotowanych kilka niespodzianek. O jednej z nich opowie teraz Asia. Tak, w komentarzach opowiadajcie swoje historie związane z książkami. Przygotowaliśmy dla Was konkurs. Do wygrania są naprawdę atrakcyjne nagrody. Po pierwsze, wybrana książka czwartej strony kryminału. Możecie sobie wybrać którąś z tych, które widzicie za nami, ale nie tylko. Oprócz tego, jedną z nagród jest otulacz na książki, filcowa zakładka oraz kauc na zimowy wieczorny pełne emocjonujących lektur. Nagrodzone zostaną trzy osoby, także liczymy na Wasze komentarze. Przeczytamy sobie na spokojnie te wszystkie historie po naszym live'ie i wybierzemy te osoby, które otrzymają takie zimowo-książkowe zestawy. Jak sami widzicie, tutaj za nami jest w czym wybierać, a to zaledwie część tego, co możecie znaleźć w naszej księgarni internetowej, bo co najważniejsze, spotkaliśmy się tutaj z okazji edycji kolejnej, tym razem świątecznej, edycji domowych targów książki, więc w międzyczasie zachęcamy też do tego, żebyście zajrzeli na stronę Wydaje Nam Się i poszukali czegoś dla siebie, ale przez tę godzinę mamy nadzieję, że zostaniecie z nami. Zostańcie z nami, bo to spotkanie bardzo sensacyjnie nazwaliśmy Trupy z szafy. Nie wiem, jak myślicie, czy któryś z naszych autorów trzyma w szafie jakiegoś trupa? Jak ja się w ogóle cieszę, że wy tutaj jesteście ze mną, bo ja bym zapomniał o tych wszystkich rzeczach, o tym samym Wydaje Nam Się i o tym wszystkim. Tak, Trupy z szafy, może zacznijmy. Ja chętnie zawsze opowiadam taką anegdotkę o... Chętnie opowiadam taką anegdotkę o Remku Mrozie. To znaczy, pamiętam, że i to było 5 lat temu w zasadzie. Jeszcze ja zaczynałem wtedy pracę przy kryminałach. Pamiętam, że poznałem autora, który wtedy jeszcze był takim młodym, obiecującym. Nie wiemy, jak sytuacja się rozwinęła dość dynamicznie. I pamiętam, że jak poznałem Remka, to on właśnie zażartował w taki sposób. Ja się zastanawiałem, czy ten kryminał to jest, no wiecie, jakie to jest środowisko, jacy to są ludzie. Okazało się, że no właśnie. Poznałem Remka, zobaczyliśmy się, on powiedział, słuchaj, akurat byliśmy gdzieś tam na wyjeździe, na jakichś targach, ja miałem walizkę. Remek powiedział, słuchaj, wrzuciłbym ci walizkę do bagażnika, ale akurat mam spore ciało, więc rzuć po prostu do środka. Więc no, nie są to do końca normalni ludzie, więc fajnie byłoby o nich pogadać. Na wszystkie rzeczy, które dzisiaj opowiemy, mamy pozwolenie autorów, albo na prawie wszystkie. Myślę, że też może jak nam się troszkę coś wymsknie, to nic nam się nie stanie z tego powodu, prawda?
Z kryminalistami nigdy nie wiadomo. Przekonacie się później, z niektórymi nie warto zadzierać, ale to już za chwilę. A teraz myślę, że fajnie gdybyśmy przeszli do tego, żeby nieco zdradzić to, w jaki sposób będzie wyglądało nasze dzisiejsze spotkanie, bo właśnie nawiązując do tej edycji Domowych Targów Książki, poprosiliśmy autorów o to, żeby podzielili się historiami związanymi ze świętami, z zimą, ale nie tylko. I udało nam się wyciągnąć nagranie od Przemysława Borkowskiego, który opowiada nam o takich, może nie najgorszych, ale najbardziej ekscytujących świętach, które przytrafiły mu się. Posłuchajcie sami. To raczej sylwestry kończyły się u mnie zazwyczaj wtopami, ale faktycznie jedne święta zaczęły się czymś w rodzaju małej katastrofy, bowiem przewróciła się nam choinka i to tak nieszczęśliwie, że przewróciła się na już zastawiony wigilijny stół. Także mogą to sobie Państwo wyobrazić. Wszystkie potrawy były w igłach, w tłuczonych bombkach. No muszę powiedzieć, że to były niezapomniane wrażenia kulinarne. Karp w galarecie z tłuczonymi bombkami albo barsz z uszkami, z subtelnym posmakiem żywicy. Przepyszne rzeczy. Prawdziwa kuchnia fusion. To były święta. Tak, tak, to były święta. Jak, jeżeli chodzi o Przemka, to zawsze przypomina mi się taka legendarna anegdota, która akurat się... wydarzenie akurat miało miejsce jeszcze na chwilę przed tym, jak ja się zatrudniłem tutaj w Czartej Stronie i w Poznańskim. Przemek Borkowski, napisawszy pierwszy dla nas tutaj kryminał, był bardzo tym wszystkim przejęty i nawet przyjechał, kiedy tylko książki przyjechały z drukarni, przyjechał do wydawnictwa, żeby to zobaczyć, żeby, wiecie, taka podniosła chwila, żeby wszyscy jakby z nim tego doświadczyli, wszyscy, żeby się cieszyli, przede wszystkim on jako autor i tak dalej, żeby się poczuł. Więc przyjechał, otwiera książkę, był wtedy taki mój kolega, którego nie wspomnę, no bo po co to chłopakowi robić. I był redaktor naczelny i Przemek Borkowski wyciąga tę książkę i tak ją wertuje, taki szczęśliwy, wiecie, wzruszony, wspaniale, wow. Dochodzi do sekcji podziękowań i redaktor naczelny i mój kolega, którego imienia nie będziemy wymawiać, też tacy zadowoleni, dumni z siebie, po czym Przemek odwraca na sam koniec i mówi: ej chłopaki, a dlaczego tu jest mój prywatny adres na samym końcu? No więc wspomniany kolega musiał pojechać do drukarni i z kilku tysięcy pierwszego nakładu wycinać żyletką stronę z prywatnym adresem Przemysława Borkowskiego, który to jakimś cudem się znalazł w tej książce, został wydrukowany, więc no, zdarzają się, nawet nam wydawcom zdarzają się wpadki, tak. Myślę, że warto to przyznać w tym miejscu. Tak, a akurat historia, którą opowiedział Adrian, w związku z tym, że Adrian pracuje najdłużej w wydawnictwie z naszej trójki, a rzeczywiście jest to historia, już taka legenda, wszyscy do niej co jakiś czas wracamy, ale zakończyła się pomyślnie, udało się jakby ten... Ja przynudzam tą historię co jakiś czas, ja jestem takim wioskowym starcem. Ale ja uwielbiam jej skład. Na szczęście wszyscy z tej historii wyszli cało. Kolega jest żywy, mimo że po całej tej wtopie miał kontakt z żyletkami. Na temat żywości, żywotności choinki zapytaliśmy naszą autorkę Agnieszkę Pietrzyk, co uważa, czy choinka powinna być żywa, czy sztuczna. Agnieszka wysłała do nas wiadomość. Czy może martwa. Albo martwa, jak to na kryminalistkę przystało. Tak, i Agnieszka Pietrzyk odpowiedziała nam, że choinka powinna być żywa, bo potem można ją przesadzić do własnego ogródka, a pod nią ukryć zwłoki. W takim wypadku sąsiedzi nie powinni się dziwić, że kopiemy dół. No i to jest odpowiedź, jakiej spodziewaliśmy się po pisarce kryminałów. Tutaj każdy szczegół jest przemyślany. Sprytnie to sobie wymyśliła. Podobnie jak robi to w swoich książkach, jak choćby w Zostańmy w domu, czyli książce, w której tło wydarzeń, akcja dzieje się w czasie świąt Bożego Narodzenia. Też się zastanawiam, czy udało się złapać w kadrze, chyba akurat. Nad twoją głową, Adrianie, mamy cichą noc. Tak, cichą noc mamy.
No dobra. Ja się cały czas zastanawiam nad tą sceną, zostań w domu z tym takim gościem przebranym za Mikołaja z siekierą, mordującym na samym początku. Czy to w końcu wyleciało? Wyleciało. Wyleciała nawet to siekiera. To by był taki świąteczny smaczek, no ale niestety tego Państwo nigdy nie zobaczycie, ale no to w każdym razie materiał nigdzie nie publikowany. Na początku zostań w domu pierwotnie była scena, gdzie polityk przybrany za świętego Mikołaja mordował przy użyciu siekiery. Jest to, może to kiedyś wyjdzie w jakimś wydaniu poszerzonym, wzbogaconym, kto wie. No dobra, co mamy dalej? Dalej mamy... Jeśli choinka, to i prezenty. I tutaj zapytaliśmy się Jacka Łukawskiego o to, co sądzi na temat prezentów takich no, kultowych. Już myślę, że w każdym polskim domu jest taka osoba, która dostaje na prezent krawat lub skarpetki. I posłuchajcie, co odpowiedział Jacek Łukawski. Witajcie. Jeśli zastanawiacie się, czy zakup mężczyźnie pod choinkę skarpetek bądź krawata to dobry pomysł na prezent, to pragnę Was poinformować, że nie. Jeżeli naprawdę nie macie jakiegoś super pomysłu, to najlepszym prezentem w takiej sytuacji będzie dobry alkohol, bo on nigdy nie wychodzi z mody. O, tutaj pani mi jedna napisała, że ja zdradziłem nazwisko feralnego kolegi od Żyletek. No widzicie. Ale tym razem będę dyskretniejszy. Komuś bardzo zależy, to dokopię się do tego. No, trudno. W końcu jesteśmy na spotkaniu o sekretach i plotkach, więc cóż. No dobra, ja właśnie bardzo chciałem opowiedzieć coś ciekawego o Jacku, to znaczy jakąś taką, wiecie, soczystą anegdotę, trochę go może wrzucić pod pociąg, ale się trochę nie da, bo akurat z tych wszystkich autorów, a naprawdę wywleczemy tutaj ciekawe rzeczy, Jacek jest, no kurczę, jakby to powiedzieć, no to jest taki grzeczny, porządny chłopak, to jest taki autor, który wiecie, który pisze książki i tym się zajmuje. I można by pomyśleć, że to jest standard, ale nie jest. Ale myślę, że z Jacka wyjdzie coś po drodze, wyjdzie coś w międzyczasie. Czasami taki typ właśnie takiego cichego, grzecznego chłopaka to jest właśnie zgubne i słodnicze, no ale... Tak, tak zresztą jak głosi hasło na okładce odmętu Słomiesza ludziom w głowie. No właśnie, on się zabrał do kryminału jakoś niedawno, to znaczy dopiero kilkanaście miesięcy temu, albo może wcześniej już ten odmęt gdzieś kiełkował w jego głowie, a wcześniej pisał fantastykę, więc zobaczymy, ma jeszcze czas. Mamy nadzieję, że ty jako redaktor prowadzący coś z niego wyciągniesz i Ania, nasza koleżanka, która jest menadżerką marketingu, między innymi Jacka Łukawskiego, też wyciągnie z niego może na jakieś następne spotkanie jakąś soczystą opowieść, z której okaże się, że jednak ten wydawałoby się spokojny mężczyzna ma coś za uszami. Pozdrawiamy serdecznie właśnie Anię i całą naszą ekipę. Tak. My jesteśmy tylko połową naszego zespołu czwartej strony kryminału. My jesteśmy tymi, którzy wylosowali najkrótsze słomki, więc cześć. Ale pozdrawiamy przede wszystkim Anię, która siedzi z nami w pokoju, która jest autorką wielu doskonałych zdjęć, które widzicie na naszym Instagramie, ale też właśnie opiekuje się z nami różnymi autorami. Ania jest w ogóle niesamowita pod tym względem, że nawet idąc na urlop, ona zabiera książki i fotografuje je czasem nawet tak jak właśnie było z książką Jacka Łukawskiego w miejscach, w których działa się akcja książki, więc tutaj koniecznie też poobserwujcie nasze zdjęcia, zobaczcie jak to wygląda. A jeśli jeszcze przechodząc na chwilę do Jacka Łukawskiego, będziemy też Was jakby zachęcać do tego, że jeśli nie poznaliście któregoś z naszych autorów, żebyście wracali do zakładki z naszymi filmami, bo tak naprawdę to Jacek Łukawski miał takie spotkanie w okolicach premiery Odmętu, które prowadził Jakub Ćwiek, więc też gorąco zachęcamy, żebyście wracali i zobaczyli to spotkanie. Na pewno warto. No. Mamy choinkę, mamy prezenty już wybrane, trzeba się przygotować do Wigilii. Nasza autorka Asia Dulewicz zdradziła nam, czy podjada przed Wigilią. Opowiedziała nam na tym w swoim nagraniu, posłuchajcie.
No, oczywiście, że podjadam przed Wigilią. A to w ogóle można inaczej? A które potrawy najbardziej mi smakują i na które zawsze najbardziej czekam? Tak się dziwnie składa, że to właśnie te, których nie przygotowuję sama. Chyba podobnie jak na przykład ja. Myślę, że nie wiem, czy nie będzie zbyt uogólnienie, kiedy powiem jak każdy, ale gdzieś tam te potrawy wigilijne, to podjadanie, mam wrażenie, że jest takim, że wtedy potrawa bardziej smakuje niż kiedy już jest postawiona na wigilijnym stole. Ale swoją drogą, kto by się tego spodziewał po Joasi Dulewicz, czyli naszej laureatce konkursu kryminalnego. Joasia pokonała niemal, bo zgłoszeń dostaliśmy niemal 200. Tutaj Adrian przebrnął przez nie wszystkie, więc pewnie więcej Wam będzie mógł na ten temat opowiedzieć. Nasza tak naprawdę można wzorowa uczennica, jeśli widzieliście wczorajsze spotkanie z Joasią Dulewicz i z Izą Janiszewską prowadzone przez Marię Olechę. A jeśli nie widzieliście, to koniecznie obejrzyjcie. To widać, że Asia jest zawsze jakby świetnie przygotowana i to chyba też dzięki temu zwyciężyła nasz konkurs kryminalny, prawda, Adrian? Ciekawe, że o to pytasz, Greto, ponieważ akurat przygotowałem na to odpowiedź. Tak, akurat tak, to znaczy po Asi i po tych rozmowach, po wywiadach i po tym, jak pisze, widać, że ona się przygotowuje i to taka największa bolączka debiutantów, czyli piszą sobie tak, wiecie, na jolo, tak co im przyjdzie do głowy, to sobie napiszą. No to Asia nie. Asia bardzo, bardzo metodycznie ma przygotowane postaci, ma wątki, te wątki się ze sobą splatają, wszystko ma sens, wszystko się łączy w taką logiczną, bardzo fajną całość. Faktycznie, tak jak Greta mówi, tych prac było prawie 200. Niektóre to były, wiadomo, to był taki tam strumień świadomości i jakieś takie różne fantazje, ale tych prac sensownych było bardzo dużo. Tak zawęziliśmy to, pamiętam, z jurorami, czyli z Magdą Stachulą, Martą Kuzowską, Robertem Małeckim, Anią Misztak do siódemki. Ale Asia zdecydowanie, no tak praktycznie przez aklamację wybraliśmy, wtedy książka się nazywała Demony. Przy czym Asia, pamiętam, że ona była bardzo niepewna, czy w ogóle ujawniać swój wizerunek. Były nawet takie pomysły, żeby skorzystała z panieńskiego nazwiska swojej matki, które akurat mnie się kojarzy z Gwiezdnymi Wojnami. Brzmi ono Hut, to znaczy Hat, pisze się przez samo H otwarte i podwójne T. No właśnie zastanawiała się nad tym, czy nie użyć pseudonimu, żeby trochę oddzielić to swoje kryminalne, powiedzmy, życie od tego uczelnianego. Ale jak widać po tych rozmowach, które Asia przeprowadza i po tym wszystkim postanowiła jednak zatrzymać te dwa światy na widoku i myślę, że to całkiem dobrze się wszystko spina. Wychodzi jej to nieźle, ten debiut rzeczywiście daje się zapamiętać czytelnikom polskich kryminałów. W tym roku dołączyła do nas jeszcze jedna autorka, nie była to debiutantka, ale nasze szeregi zasiliła Hanna Greń, postać naprawdę, ja się od razu uśmiecham, bo jestem wielką fanką osobowości pani Hanny. Serdecznie panią pozdrawiam, jeśli jesteś pani nas ogląda. Fanną Hanny, tak, dokładnie okay. Tak to wygląda. Mamy oczywiście, ku mojej uciesze, nagranie, w którym Hanna Greń opowiedziała nam, kto u niej w domu zabija karpie. Już niedługo zacznie się karpiowe szaleństwo. U nas w domu z tymi karpiami to bywa bardzo różnie. W zależności od tego, kto ma czas, zabijamy albo ja, albo mąż. Z tym, że niestety oprawiać muszę zawsze ja, bo mąż się niewymownie brzydzi. I sam widzicie, jak tutaj pani Hanny mi kochać. To jest po prostu osoba niesamowita i to też na samym początku, gdzieś tam jak ją poznałem, ona jest oczywiście bardzo profesjonalna, jak rozmawialiśmy tam, wiecie, warunki, umowa, coś tam, książki, tematyka, ile książek rocznie, publikacje i te wszystkie te parametry, to pani Hanna ze mną
cały czas niezwykle profesjonalnie, ale potem się okazało, że w międzyczasie się okazało, że właśnie ze wspomnianą Anią gdzieś tam już się zaczęły umawiać na jakąś imprezę wieczorną, jakiś, jak usłyszałem, klub ze striptizem, to stwierdziłem, że już może nie będę słuchał dalej, bo pewnie i tak mnie nie zaproszą. A może? Przyjąłbyś zaproszenie? Może, może. Nie mówię nie, ale no zobaczymy. Zobaczymy, co się wydarzy. Wiemy też skądinąd, że pani Hanna może pisać w każdych warunkach, więc zastanawiam się, czy w takim klubie ze striptizem też jakąś ciekawą scenę, na pewno ciekawą, by napisała i może dołączyła ją do swojej serii z Detektyw Dionizą Remańską. Ja myślę, że na pewno. To znaczy, wiecie, jak takie historie się zaczynają. Tak jak z Rowling. Jest teraz ta legenda już jest taka, że Rowling zaczęła pisać Harry'ego Pottera gdzieś tam na serwetce w kawiarni. No ciekawe, gdzie naprawdę zaczęła pisać, nie? Wiemy, gdzie mogłaby pisać nasza autorka w każdym razie. No dobra. Ja tylko mogę potwierdzić, bo miałam tę przyjemność poznać panią Hannę, kiedy tutaj właśnie do nas do Poznania przyjechała i potwierdzam, że jest to kobieta naprawdę niesamowita, taka niezwykle energetyczna i to też widać. Wydaje mi się, w jej książkach seria z Dionizą jest naprawdę świetną serią i to też jakby odzew od was nam daje taki feedback, że polubiliście już Dionizę, więc bardzo, bardzo się cieszę. Niezwykłe poczucie humoru, ja tylko jeszcze powiem. Naprawdę, to są takie żarty, ja próbuję naprawdę w pracy być względnie poważny i wiecie, ale przy pani Hani to się nie da. I jeżeli jesteście ciekawi, polecamy Kryminalny Kącik Hanny Grein, ale to, co się dzieje w Kryminalnym Kąciku, to zostaje w Kryminalnym Kąciku. To jest jedna z najlepszych grup na Facebooku, naprawdę. Ja tylko rozpoczynam dzień od wejścia na tę grupę i sprawdzenia, czy jakiś nowy żart się nie pojawił. Najchętniej właśnie od pani Hanny. Ja czasami ostatnio właśnie jakiś czas temu, jak zadzwoniłem do pani Hanny, to tak gdzieś tam w międzyczasie wplotłem, powiedziałem, że a w ogóle to widziałem ten tam żart na ten i ten temat na Kryminalnym Kąciku i pamiętam tylko, że pani Hanna zamilkła na chwilę i powiedziała, Jezu, to pan tam widział? Naprawdę, naprawdę jest to niesamowite przeżycie, polecam. Skoro jesteśmy przy naszych pisarkach, to może też pora o tym, żeby powiedzieć co nieco o naszej drugiej tegorocznej debiutantce, czyli o Izabeli Janiszewskiej. Mamy też nagranie od Izabeli i Izabela zdradzi. Zapytaliśmy Izabelę o to, czy co myśli o tym, o ukryciu zwłok w śniegu. Słuchajcie. Czy ukryłabym zwłoki pod warstwą śniegu? Niekoniecznie w polskim klimacie. Na wiosnę śnieg się rozpuści i wszystko wyjdzie na jaw. Poza tym tego śniegu mamy niezwykle mało i ciężko byłoby rzeczywiście kogoś tam pod spodem schować. Co innego, gdybym mieszkała na Grenlandii. Tam, kto wie. Ale przecież to tylko fantazja. Tak, tak. Przygoda z Izabelą Janiszewską też należy do niezwykłych. Pamiętam pierwsze oficjalne spotkanie, bo przede wszystkim, wiadomo, należy zaznaczyć, myślę, że zresztą część z was czytała Wrzask. No jest to naprawdę niesamowita książka i my się o tę książkę biliśmy. Biliśmy się z innym wydawcą, tak mówiąc wprost. To znaczy Iza dostała dwie oferty i pamiętam, że ja byłem chyba świeżo po jakimś urlopie. Iza jeszcze odzywała się do mnie, bo gdzieś tam wcześniej się na jakichś targach poznaliśmy. I mówiła, że jej zależy też na tym, żeby tutaj czwarta strona się wypowiedziała i tak dalej. Bo ten drugi wydawca już jest zainteresowany, już złożył ofertę i pisze umowę. No więc kiedy przeczytałem tę książkę, to w jeden wieczór to oczywiście przybiegłem zaraz do zarządu firmy i powiedziałem, że musimy przede wszystkim przebić to drugie wydawnictwo. No. I musimy się postarać, bo mamy do czynienia z ogromnym talentem. Oczywiście nie zdradzimy wam, jakie to jest wydawnictwo. Oczywiście, że tego nie zrobimy. Przy okazji pozdrawiamy wydawnictwo otwarte. Tak, nic gruszki, nic pietruszki. Ale moją ulubioną anegdotą z Izabelą Janiszewską jest to, jak siedzieliśmy, ale to mi się udało, co nie?
przeszło, nikt się nie zorientuje. Jak siedzieliśmy sobie na takim, to akurat z Gretą i właśnie ze wspomnianym już redaktorem naczelnym, siedzieliśmy na takim lunchu, wiecie, biznesowym. Gdzieś tam wszyscy zamówili akurat sobie omlety, czy jajecznice, czy coś takiego. W każdym razie były na pewno pomidorki. Były pomidorki takie koktajlowe, kojarzycie, takie malutkie, tam gdzieś tam przecięte na pół. Też było widać, że pani autorka chce, wiecie, wypaść dobrze, zrobić wrażenie na swoim wydawcy i tak dalej, i tak dalej. Iza, akurat miałem tę koszulę wtedy na sobie. To jest zupełny przypadek, to jest jakaś taka, no przypadek. Iza gdzieś tam sobie właśnie wcina tego omleta, rozmawiamy o jej wspaniałej przyszłości. Iza tutaj sprzedaje siebie, my mówimy, jakim jesteśmy doskonałym, wspaniałym, cudownym wydawnictwem. I w pewnym momencie tak przekroiła, że teraz nie pamiętam. To był widelec. To było wbicie widelca. To było wbicie widelca? Aha. No w każdym razie pamiętam, że pomidorek trysnął przeze mnie, całego. Mniej więcej, no taki byłem, wiecie. Na szczęście doprana jest koszula, na szczęście nie miałem problemu ze starciem tego z głowy, ale wyraz twarzy Izy zaraz po tym wydarzeniu był bezcenny. Ja oczywiście zacząłem płakać ze śmiechu, ale przerażenie, no ale czego mogła się bać, że nie wstanę, wyjdę, obrażę się, zrobię scenę? W sumie mogłem. Jestem prawie pewna, że trochę odezwało się też wtedy Robertowi. Ja byłam w takim bezpiecznym miejscu, bo siedziałam obok Izy. I niestety nie oberwałam pomidorkiem, ale rzeczywiście jak Adrian zaczął opowiadać tę anegdotę, to ja mam cały czas tę scenę przed oczami. Pamiętam, że to było lato, to był Poznań i ten pomidor koktajlowy gdzieś tam na zawsze, takie skojarzenie we mnie chyba będzie wzbudzał właśnie i z Izabelą Janiszewską i z tą sytuacją, ale dzięki temu udało się jakby przełamać lody i dalej już tak, było. Tak, o tym było tylko weselej. I ty pytasz, Adrian, czy Iza się wystraszyła? Ja myślę, że nie, absolutnie. Iza jest, mimo tego, że drobną, filigranową kobietą, myślę, że jest bardzo silną kobietą, zarówno pod względem osobowości i jak się okazuje, tutaj mi już Greta opowiedziała, również fizycznie. Dokładnie, tutaj nie raz, nie dwa zdarza się, że Iza gdzieś tam do nas odzwania i no może nie teraz, ale bo wiadomo jak wygląda sytuacja, ale gdzieś tam często i gęsto słyszymy, że Iza też dba o swoją, podobnie jak bohaterka jej książki Larysa Luboń, dba o swoją kondycję fizyczną, gdzieś tam biegała po siłowniach, teraz ćwiczy w zaciszu. Zaciszu domowym. Ja się zastanawiam, kiedy ona pisze. Ona bez przerwy albo, wiecie, hantle, albo sztangi, albo biegnie, albo coś tam. Kiedy ona te książki pisze? Ale to jest właśnie ta siła kobiet. I wczoraj właśnie podczas spotkania z Izą i z Joasią Dulewicz i zapowiedziała coś bardzo, bardzo ciekawego, że właśnie siła kobiet w dużej mierze polega na tym, że kobiety potrafią mogą sobie pozwolić na słabość, która nie jest taką słabością właśnie fizyczną, ale taką rozumianą jako, nie wiem, chęć, jako umiejętność radzenia sobie w każdej sytuacji. I właśnie te słowa, które wczoraj Iza powiedziała, bardzo do mnie trafiły, bo myślę, że to jest właśnie jedna z tych osób, o których będziemy dalej dużo słyszeć, bo potencjał i to, w jaki sposób Iza pisze, to jest naprawdę, wydaje mi się, że fenomen i naprawdę tegoroczny taki bardzo mocny debiut. Mamy nadzieję, że mieliście już okazję czytać książki Izy, a jeśli nie, to gorąco Was do tego zachęcamy. Miałam być tu taką pomocnicą odczytania komentarzy. Niestety widzę, że nie odświeżają mi się one, bo u Adriana cały czas coś na ekranie miga, także będę musiała prosić o wsparcie. Ostatni komentarz, który widzę tutaj u siebie na telefonie, dotyczy ekranizacji. Ktoś napisał, już widzę ekranizację tego filmu, jak Mikołaj to tylko Karolak. My chyba świątecznych filmów nie będziemy serwować naszym czytelnikom, ale czy możemy coś zdradzić na temat ekranizacji naszych książek? Myślę, że możemy. To znaczy, wiecie co, dzisiaj w ogóle nie wiem, czy tutaj nie niszczę scenariusza naszego, ale dzisiaj zobaczycie Roberta Małackiego na
To jest na czym teraz leci? Crime Investigation Polska. Tak, tak. Dzisiaj jest odcinek z Emerytem Małeckim. Wybramy o pojęcie sprawy. Tak. Jeszcze raz cieszę się, że jesteście tu ze mną, bo ja wiem, jak dziecko po mgle. Ale oprócz tego mogę wam zdradzić, oczywiście bez żadnych szczegółów, że toczy się właśnie bardzo szeroka rozmowa na temat ekranizacji serii z komisarzem Grossem. I pozdrawiam z tego miejsca autora, który gdzieś też jest zaangażowany w cały ten proces. Jest to gdzieś dopiero początek i wiecie, i zmagamy się z różnymi wizjami, z tym, czy na przykład zacząć może od wady cały ten cykl, czy zrobić to w formie serialu, czy filmu, czy w jakiejś innej. Jeszcze jest oczywiście dużo przed rzeczami typu, nie wiem, casting i tak dalej, ale gdybyście mieli jakieś swoje typy na komisarza Grossa albo na innych bohaterów, to piszcie, jesteśmy ciekawi. Może nam się uda podpowiedzieć komuś, może to się faktycznie potem gdzieś tam ziści. Wasze komentarze są zawsze cenne, wasze sugestie i wasze opowieści i wasze pytania, ale zanim do nich przejdziemy, może opowiemy o kimś, kto został kiedyś nazwany Polskim Małeckim. Nie mówimy tu o Robercie, ale... Polski Małecki. Mi się wydaje, że chodziło o Śląskiego Małeckiego. Ale no dobra. Wersje są różne, ale każdy jest... Jest kilka głosów na ten temat, tak, ale przejdźmy do Przemysława Żarskiego, bo o nim mowa. Kolejny autor, który zasilił nasze szeregi w tym roku świetnymi, świetnymi naprawdę kryminałami Ślad i Blizna. Greta chce coś powiedzieć. No dobrze, Greta, powiedz. Ja wtrącę się jeszcze, Grecie, powiem wam od razu, że Przemek wzbudza jakiś taki niezdrowy hype tutaj w miejscu pracy, to znaczy za każdym razem, jak rozmawiamy tam o autorach, mówimy, nie wiem, o tym spotkaniu, czy o czymś, to tak, tak, potem tam Janiszewska, potem coś tam, coś tam. Jak dochodzi do Przemka Żarskiego, z jakiegoś powodu jest... Przemek jest taki inteligentny. No, Przemek, a widziałaś tam to spotkanie? No widziałam. Jak? No świetnie, świetnie. Przemku, masz swój fanklub w naszym pokoju. Tak, całkiem liczny. Nie tylko w pokoju. Nie tylko w pokoju, nie? No z Gretą, chciałam coś powiedzieć. Odnośnie właśnie nazywania Przemka polskim lub śląskim Małeckim, to ja muszę się do czegoś przyznać i tutaj myślę, że to wie tylko właśnie Przemek Żarski. Ja sama zorientowałam się dopiero chyba po kilku tygodniach, co zrobiłam, wysyłając maila właśnie do Przemka Żarskiego, napisałam do niego Robercie. I to było na wiele miesięcy przed tym, kiedy właśnie padło hasło Polski Małecki. Więc ja myślę, że w tym jest naprawdę dużo, dużo prawdy, bo seria z Robertem Kreftem i seria z Grossem to są dwie świetne serie. To jest taki kryminał, ja mam wrażenie, że poniekąd skandynawski. Ja wyczułam tam przynajmniej taki klimat skandynawski. I coś w tym jest, tym naprawdę coś. I Przemku, w tym miejscu przepraszam cię za tę pomyłkę, ale myślę, że to gdzieś tam w podświadomości mojej to porównanie też już wtedy zadziałało. Wybacz, Grecie, zdarzają się większe wpadki tego typu, sławetne wpadki z Jakubem Małeckim, Robertem Małeckim, o których już nie będziemy mówić, bo już naprawdę wystarczy. Czas na Przemka. Pozdrawiamy Jakuba Małeckiego, czas na Przemka. Ekscytujące pościgi czy żmudna praca od podstaw? W dzieciństwie wolałeś zjeżdżać na sankach czy lepić bałwana? Zjeżdżać, natomiast niekoniecznie na sankach. Pamiętam, że wraz z kolegami dostawaliśmy się na strych, gdzie rozkładaliśmy i demontowaliśmy wszystkie możliwe krzesła, które się tam znajdowały. I rzeczywiście zjeżdżaliśmy wieczorami na siedziskach od tych krzeseł wymalowanych w klubowe barwy. Bałabym się oglądać ekranizacji książek Krajewskiego. To proszę nie oglądać. Tak. Pozdrawiamy pana Marka Krajewskiego w takim razie. Przemek to Przemek. No właśnie. Trudno to lepiej ująć. Greta, widzę, zostałaś nazwana wielkim prorokiem z tym Polskim Małeckim. Myślicie, że gdzieś tam wielki kaliber na horyzoncie?
Dla Przemka? Ja jestem za, ja w przyszłym roku jestem nie wiem, też za. nie wiem, co się wydarzy. Do kalibru chyba tylko naszych autorów nominują, no bo jak to inaczej. Mamy mocną ekipę, naprawdę mocną. No właśnie. No to co? Wspominając o naszej ekipie, warto też na chwilę wrócić do Remigiusza Mroza, bo Remigiusz Mróz również odpowiedział na jedno z naszych pytań. A Remigiusza Mroza zapytaliśmy o to, co sądzi o użyciu sopla lodu jako narzędzia zbrodni. Adrianie, czy będziesz czynił honory i przeczytasz odpowiedź? Tak, tak. Remek napisał krótko. Bardzo efektowne i efektywne, szczególnie jeśli chodzi o sople spadające z dachu i wgniatające karoserię. Poświadczam, niestety z doświadczenia. Co do Remka i karoserii, zresztą Remek ostatnio mi się pochwalił, co jest o tyle bolesne, że sam ostatnio szukałem samochodu. Remek mi się pochwalił, że dostał, wyobraźcie sobie, jakby to powiedzieć, dogadał się z BMW. No, co tu dużo gadać. Dali mi tak piękny samochód, że to aż po prostu aż skręca z zazdrości, no ale niech ma. Nie jest to X5, co ciekawe, tylko wygląda to w ogóle jak samochód Jamesa Bonda. To jest jakieś M440 i coupé 385 koni mechanicznych. Dajcie w ogóle spokój. Gdzie tym można jeździć? Najważniejsze, żeby zwłoki w bagażniku się zmieściły. No raczej się nie zmieszczą, ale myślę, że coś tam wymyśli. No, przypadek Remka jest o tyle jeszcze ciekawy, że ja figuruję na jego stronie internetowej jako zaufany współspiskowiec i dostaję różne propozycje współpracy od firm, od chcę powiedzieć mafiozów, ale no właśnie, no bo przede wszystkim Remka niektórzy próbują trochę zatrudnić jako taki słup reklamowy, wiecie, i najlepiej jakby Remigiusz Mróz reklamował w poniedziałek ekspres ciśnieniowy jednej firmy i czym, proszę zapytać pana Remigiusza, czy zgodziłby się wrzucić na stories 6 filmików, kiedy sączy nasze pyszne latte. Oczywiście prośby o spotkania autorskie, prośby różnego rodzaju. Nawet była jedna propozycja właśnie jakaś taka około mafijna, napisania książki, no właśnie, spisania wspomnień zbeletryzowanych i tak dalej, i tak dalej. Więc są to rzeczy czasami trochę zabawne, a czasami takie, że strach maila otwierać. Ale jeszcze wszystko wiecie. Tutaj pani Paulina pyta, jak to nie X5, jak Mróz to tylko X5. Ja myślę, że ten model zostawimy Chyłce, latę zostawimy Zordonowi i wszystko będzie w jak najlepszym porządku. Tak. Pani Natalia napisała też jakiś czas temu, że jeszcze kilka lat temu praktycznie nie czytała polskich autorów, ale zgłosiła się po kasację i jakoś tak wyszło, że przepadła. Dzięki Chyłce poznała swoją ekipę przyjaciół i rok temu napisały one książkę o najpopularniejszym polskim pisarzu, która podobno zasługiwała na empikową topkę. Jesteśmy bardzo ciekawi, jak wygląda ta książka. Tak, proszę do nas się odezwać, przysłać, chętnie poczytamy. Jeśli mowa o Remigiuszu Mrozie, to myślę, że z Asią możemy też opowiedzieć wam w kilku słowach o pewnej wakacyjnej wycieczce. Miałyśmy okazję jako delegacja tutaj z wydawnictwa wybrać się do Opola, żeby odebrać mural. Jeśli ktoś teraz nas ogląda, kto ten mural widział, to dajcie znać, może podzielicie się zdjęciami. Asia, jak ty wspominasz tę wycieczkę? No było świetnie. W tym roku niestety nie mieliśmy my jako wydawnictwo okazji do spotkania z Remigiuszem samym w sobie, ale mogłyśmy oglądać jego podobiznę właśnie na opolskim muralu. Nie wiem, jak ty, Greta, sądzisz? Dobra, zdradzę wam, wiem, co sądzi, bo byłyśmy i odbierałyśmy razem ten mural. Tak, to był niesamowity suspens. No wyszło świetnie, naprawdę podobizna Remigiusza prezentuje się wspaniale. Odebrałyśmy ten mural od firmy, która go wykonywała, potem zostałyśmy zaproszone na kawę do Urzędu Miasta Opola razem z jakimś zastępcą prezydenta, tak? Pozdrawiamy pana Adriana, wypiłyśmy kawę, porozmawialiśmy o książkach Remigiusza i nie tylko. Było bardzo sympatycznie.
Tak, nie udało się niestety, nie doszło do skutku samo spotkanie z Remigiuszem Rozem, ale mamy nadzieję, że w przyszłym roku, kiedy sytuacja się uspokoi, bo też nie ukrywamy, że planujemy jeszcze podziałać przy tym muralu. Ale tu będziemy więcej szczegółów zdradzać. Będzie się działo. I to jest suspense. Tęsknimy za tymi spotkaniami z autorami. Dziś wieczorem przed nami jeszcze jedno z Małgorzatą Rogalą. Bądźcie z nami o 19 na naszym Facebooku. Ale jeśli już teraz tęsknicie za autorką Niezbitego Dowodu, mamy nagranie od Małgorzaty Rogali, która opowiedziała nam co nieco o strzelaniu. Czy jestem lepsza w strzelaniu śnieżką w czoło, czy na strzelnicy? Oczywiście, że na strzelnicy i zaraz Państwu pokażę dowód swoich działań i tego, że nie miałam się z prawdą. Zaraz proszę bardzo, tu jest zdjęcie. Nie wiem, czy w tej sytuacji nie mogłabym zaryzykować twierdzenia, że lepiej ze mną nie zadzierać. Nie będziemy zadzierać z panią, pani Małgosiu. Nie śmielibyśmy, zwłaszcza dlatego, tak, biorąc pod uwagę jakby taką niesamowitą historię, którą opowiedziała nam właśnie Małgosia Rogala, kiedy odwiedziliśmy ją w Warszawie w ubiegłym roku, latem to było. Był tam też z nami Szymon Lankowski, redaktor prowadzący, którego pozdrawiamy. I Małgosia opowiedziała nam wtedy o podróży do Bazylei i ta podróż jakby była punktem wyjściowym do napisania Niezbitego Dowodu. I tak jest z każdą książek z serii z Celiną Stefańską. Małgosia, zanim zabiera się do pisania książki, a jest to seria, w której ogromną rolę odgrywa świat sztuki, Małgosia właśnie wybiera się w miejsca, o których będzie później pisać. I dla mnie to jest niesamowite, bo tej opowieści o tym, jak ona tam była, co zobaczyła, o wizytach w antykwariatach, w muzeach i później jakby kilka miesięcy czy kilkanaście miesięcy później, kiedy czytałam Niezbity Dowód, dla mnie to właśnie było takie bardzo urocze i niesamowite, że autorka tak bardzo stara się jakby to, co opowiada, ma tę wartość dodaną, bo tam jest historia też, niesamowita historia Tiffany'ego. Ja się bardzo dużo dowiedziałam z tej książki, bo wcześniej nie wiedziałam, że syn tego Tiffany'ego, o którym pewnie większość z nas słyszała, zajmował się wyrabianiem witraży i lamp witrażowych. I ona jakby tak w serii książek z Celiną Stefańską jest to właśnie wartość dodana, czyli po pierwsze te podróże, to są europejskie póki co miejsca i też to takie niesamowite wkroczenie do świata sztuki. To ja to uwielbiam i bardzo za to cenię książki Małgorzaty Rogali. Jestem w ogóle ciekaw, jak będzie wyglądało pisanie kryminałów teraz. To znaczy jestem ciekaw, o czym będą książki, które ukażą się w przyszłym roku na rynku polskim. Na szczęście, o czym będą książki, które się u nas ukażą, to wiem. Bo no właśnie, no bo ten research jest utrudniony i no właśnie, jak ci ludzie to zrobią? Myślę, że chyba nie będą wszystkiego googlać, albo może będą się udawać do tych miejsc pod jakąś osłoną, nie wiem. No ale Małgosia Rogala jakby tworzy też serię z Agatą Górską, z Sławkiem Tomczykiem, serię, na którą wiemy, że czekacie. Zajrzyjcie dzisiaj na spotkanie o 19, prowadzone przez Dagmarę Andrykę. Może się czegoś więcej dowiecie. Tak. Mnie się bardzo podoba ta taka metamorfoza, którą gdzieś tam dostrzegam w Małgosi, bo też jak ją parę lat temu poznałem, to było trochę tak, jak możecie przeczytać na skrzydełkach i książek, że no właśnie Małgosia to jest introwertyczka. Myślę, że to się nie zmieniło, ale ta przemiana, którą przeszła ostatnio od tych spotkań, na których jest właśnie bardzo stonowana i spokojna do tego, że no ostatnimi czasy, bo namawialiśmy ją do tych spotkań online i to jest nie dla każdego, wiadomo, wy też pewnie różnie macie
różny stosunek do tego, a teraz przecież mnóstwo osób jest na to skazanych, choćby w pracy, gdzie pracujemy gdzieś przez Teamsy, Zoomy i inne takie. Małgosia od tego jednego, dwóch spotkań przeszła do, nie wiem, 7, 8, to dzisiejszy będzie 8 i naprawdę widać, że no, robi niesamowite wrażenie, jest rewelacyjnie oczywiście przygotowana, za każdym razem to się nie zmienia, ale widać, że wchodzi to coraz świetnie. Pozdrawiamy Małgosię w takim razie. Tutaj widzę jeszcze, że wydawnictwo poznańskie nas pozdrawia. Pozdrawiamy wydawnictwo poznańskie, wszystkich pięknych i reporterskich, historycznych ludzi. Czy Remigiusz Mróz pyta wydawnictwo poznańskie, planuje wizytę w Poznaniu na Fredry 8? Nie. Nie, mogę odpowiedzieć od razu. Krótko zmyślili na temat. Nic mi o tym nie wiadomo, a raczej bym wiedział. Ale jeszcze wracając na chwilę do Małgosi Rogali i do serii z Agatą Górską, którą przypomniała mi się, patrząc właśnie w obiektyw i widząc awers. Tu jest. Tak, w awersie możecie przeczytać, jeśli tęsknicie za Agatą i za Sławkiem, możecie przeczytać opowiadanie, w którym właśnie występują Sławek i Agata. W ogóle to są bardzo fajne opowiadania, 12 topowych autorów kryminalnych polskich. Połowa z nich to jest nasza drużyna, to są przedstawiciele czwartej strony kryminału i coś jeszcze możemy dodać? Połowa bardzo zróżnicowani, połowa to kobiety, połowa to mężczyźni, połowa nasza, połowa nie nasza. Możemy dodać, że no właśnie, pierwszą książką, jaką wydamy w przyszłym roku, książką styczniową, jak dobrze pamiętam, gdzieś z końca stycznia, jest książka naszego nowego nabytku, że tak brzydko powiem, autora lub autorki, i mogę właśnie powiedzieć, jako że już gdzieś tam to zdradziłem, chyba Marcie Matyszczak z Kawiarenki Kryminalnej, którą też pozdrawiamy, że, znowu się źle obracam, że jeden z autorów lub autorek awersu, który dotąd dla nas nie pisał, teraz będzie dla nas pisał na stałe, więc gdziekolwiek jesteś, machamy do ciebie i pisz. Będzie dobrze. Transfer roku, tak. No pewnie jakoś niedługo już zaczniemy wam to ogłaszać. Może już się domyślacie, może macie swoje pomysły, to obstawiajcie. Osobie, która zgadnie, oczywiście nic nie damy, ponieważ nie możemy się zdradzić. Ale no, to może zgadnie. To było bardzo zachęcające. Wiem. Mam do tego talent. No dobra. Coś tam jeszcze ciekawego w komentarzach? Moje tak, dalej się ale nie muszę przeczytać jeden komentarz od naszej Ani, która składa obietnicę razem z Hanną Greń, Adrian, że zabiorą ciebie na wspomnianą imprezę. No i to jest news. No, widzicie co, tak było. Dwa transfery potwierdzone. Pani Maria Olecha Lisiecka, tak, Pani Mario, pozdrawiamy. Transfery, to znaczy ja wiem o jednym transferze, to znaczy o tym, że ktoś przechodzi do nas z innego wydawnictwa, ale no tak, będziemy mieli debiutantkę oprócz tego, Annę Rosenberg, którą już teraz możecie, której nazwisko możecie już teraz zapamiętać, bo myślę, że będzie o niej dość głośno. Jest to dziewczyna, napisała książkę pod tytułem Maski pośmiertne. I jest to naprawdę chyba jedyna właśnie taka rzecz w tym roku, która na tyle nam się wszystkim spodobała, że stwierdziliśmy, że nie chcieliśmy już debiutów żadnych. Powiem wam, debiuty to jest taki po prostu ogrom roboty, a nas jest tylko szóstka póki co. I naprawdę trzeba budować gdzieś to nazwisko od samego początku. Praca z taką osobą, no to jest, sami możecie się domyślić, co zrobić, żeby no właśnie taka Izabela Janiszewska stała się Izabelą Janiszewską, albo Joanna Dulewicz, Joanną Dulewicz. Ale mamy jedno nowe nazwisko i jeden debiut. Anna Rosenberg. W przyszły rok szykuje się naprawdę. Będziemy mieli co robić. Będzie ciekawie. Pracowicie. Ale mamy nadzieję, że dla was będzie to satysfakcjonujące. Ja chciałabym przeczytać bardzo miły komentarz od pani Anny Popielarz, która napisała, że w bibliotece w Barcinie jest bardzo dużo fanów kryminałów. Zawsze kulki i to my się nie dziwimy, bo uwielbiamy kryminały.
Zawsze półki puste, a czytelnicy dokładnie znają serię. Najczęściej wybierane są książki autorstwa Remigiusza Mroza, Hanny Greń, Małgorzaty Rogali i Roberta Małeckiego. Bardzo nam miło, Pani Anno. Tak jest. Dziękujemy w takim razie. Pozdrawiamy. Jeżeli macie jakieś pytania do nas w międzyczasie, bo mam wrażenie, że przytykaliśmy się z naszych filmów, to możecie nas pytać, jasne. Czemu nie? Nie będziemy zdradzać wszystkich tajemnic. Ja bym mógł poopowiadać o tych wszystkich ofertach, które przychodzą do ręka, ale po pierwsze mogłyby się te wszystkie firmy pogniewać, ale naprawdę od sasa do lasa, od w ogóle niektórzy chcieliby zatrudnić Remka jako copywritera. To jest moim zdaniem bardzo ambitny plan. Najpopularniejszego, wyobraźcie sobie, najpopularniejszego autora w Polsce według badań Biblioteki Narodowej jako copywritera do pisania tekstów gdzieś tam tak, płatnych za dotacje unijne. Naprawdę niektórzy mają niezłą wyobraźnię. Ale widzę w komentarzach, że historia o pomidorku koktajlowym wzbudziła wiele emocji. Pan Janusz Górski napisał, że z pomidorkiem to zaraz miał skojarzenie z Wszystko Czerwone Joanny Chmielewskiej. Świetna książka, Królowej, ja uwielbiam. Królowej Kryminału, tak? Greta lubi powtarzać, że królowa kryminału w Polsce jest tylko jedna. Jest to Joanna Chmielewska. Więc tak. No dobrze. Słuchajcie, jeżeli nie będzie pytań, będziemy się mogli zwinąć. Prawda? Ostatnia chwila. Jeżeli coś, o coś tak. chcecie nas zapytać, to możecie teraz to zrobić, a jak nie, to zaraz będziemy się z wami żegnać. Po live'ie będziemy wybierać trzy komentarze, które nagrodzimy zimowo-książkowymi. O, nie w tę stronę. Co ja robię? Nie wiem, co robię, ale po live wybiorę razem z wami komentarze. Ale poczekajcie, mamy fajne pytanie do Adriana od pani Klary. No właśnie, Adrian, ja jestem bardzo ciekawa, czy teraz będzie wysyp powieści dziejących się podczas pandemii i w ogóle jak autorzy do tego podejdą? Czy po prostu udadzą, że nie było pandemii, czy jakoś do niej nawiążą, czy bohaterowie będą chodzić w maseczkach, a śledztwa będą utrudnione przez lockdown? Zdradzicie coś? Zdradzisz coś? Wiesz coś na ten temat? To znaczy, no trochę wiem. To znaczy, już mieliśmy nawet w tym roku jedną powieść gdzieś tam w ręku polskim, nawet pewnie nie jedną, która się odnosi do pandemii, ale to tylko gdzieś tam w przelocie i wiecie, to jest takie tło. No, myślę, że robienie z tego lockdownu i z kwarantanny takiego tematu głównego przewodniego książki, no to będzie takie troszkę wymuszone na siłę i myślę, że to będzie widać. Ale tak, no akurat u naszych autorów te wszystkie książki są, no wiecie Państwo, jak to się pisze, no autor tak naprawdę książkę, która ukaże się w 2021 roku, napisał już dawno temu i już musimy, my robimy tam redakcję literacką, językową i tak dalej, więc on pisał, powiedzmy, skończył pół roku temu, pisał o czasach jeszcze starszych. Zastanawiam się, na ile to będzie atrakcyjne, bo jednak jest na nas, ciąży na nas dużo ograniczeń, ale z drugiej strony można to wykorzystać jako ciekawe tło i gdzieś to tam rozpisać. Akurat my nie mamy żadnej lockdownowej książki w przyszłym roku, ale w następnym, no to jest jakaś tam część naszego życia. Z drugiej strony kryminał to jednak ma być odskocznia, taki eskapizm, czyli pewnie no, kto by chciał, wiecie, mieć lockdown za oknem i czytać o tym samym. Zobaczymy. Trudno powiedzieć. Wszystko jest możliwe. Pojawiły się kolejne dwa pytania, więc widzę, że tutaj nasza motywacja zagrzała widzów. Czy będzie Chyłka na muralu? I to jest pytanie w sumie do kogo? Ja widzę, że ciebie kusi, żeby coś odpowiedzieć. Ja myślę, że będzie. Chcemy, żeby była. Chcemy, żeby była. Wiecie Państwo, no te pomysły marketingowe, to one naprawdę cały czas siedzimy nad jakimiś nowymi rzeczami i w przyszłym roku, nie wiem, będą balony fruwały nad Polską z napisem, z tytułami naszych książek albo rozrzucające. Nie wiem, co by mogło rozrzucać ulotki, raczej nie, to mało eko. Ale no tak, tak. Te murale są, ja myślę, że są całkiem fajne, całkiem nieźle to wygląda. Tak, to też mieliśmy taki feedback od miasta, że oni są jakby bardzo zadowoleni z tego, bo mają dużo pytań od właśnie turystów, którzy gdzieś tam
zjeżdżają do pola po to, żeby przechadzać się ścieżkami książek, akcji, która się działa w książkach Remigiusza Mroza, i tych pytań jest podobno naprawdę sporo, więc mamy nadzieję, że wybierzecie się do Opola i zobaczycie na własne oczy ten mural. A jeśli nie, to poszukajcie nas na Facebooku, na Instagramie, jest nawet film z jego powstawania. Jeszcze jedno pytanie się pojawiło od pani Moniki Pawlak. Jak pierwszy dzień pracy, jakie wrażenia, gdy zaczęło się spełniać wasze marzenie dotyczące ścieżki kariery? To jest bardziej chyba do was pytanie. Ja już nie pamiętam, jestem tak stary. Asiu? Tu mamy nawiązanie do tego tematu pandemicznego, bo ja zaczęłam swój pierwszy dzień pracy w wydawnictwie w ramach pracy zdalnej. Pracowałam z domu, wydawnictwo przeniosło swą pracę do domowego zacisza wszystkich naszych tutaj kolegów i koleżanek i tak łączyłam się na Skype'ie z moimi tutaj kolegami i koleżankami. Pierwsze kontakty to były kontakty mailowe, teamsowe, wirtualne. Ale chyba poszło spoko. Nie pamiętam. Byłam tak zestresowana, że już jakoś to się zatarło. Tylko tyle, że z domu dzieci płakały, zalały łazienkę w ten dzień. Było super. Chyba poszło spoko, tak, tak. Akurat rozmowa twoja kwalifikacyjna była tuż przed lockdownem. Jeszcze wszyscy byliśmy w doskonałych chmurach. Jeszcze nikt nic nie wiedział. No właśnie. Było sympatycznie, tak. Tak, było super sympatycznie. No tylko właśnie takie pierwsze kroki gdzieś tam. Ja się trochę martwiłem właśnie o to, że ty na przykład nie czujesz się zintegrowana z zespołem albo coś takiego. No ja mam wrażenie, że Asia pracuje już u nas. Od zawsze. Przynajmniej tak długo jak my. Miło mi. Mi też się z wami bardzo dobrze pracuje. Z całym zespołem. Będziemy sobie teraz wydawać na antenie dziewczyny. Widzę też tutaj, że spłynęło dużo komentarzy, które jakby są zgłoszeniami do naszego konkursu. Nie martwcie się. Wszystkie przeczytamy. Tak, przeczytamy na spokojnie i wybierzemy laureatów. Może masz jakiś ciekawy, nie wiem, komentarz jakiś ostatni? Czy... Jest ich co najmniej kilkanaście. Mural w Sosnowcu, pani Maria Olecha-Lisiecka podpowiada. No właśnie, właśnie. Tu by jakiś komisarz Kreft musiał wystąpić na tym muralu. Zobaczymy. Tak, mamy dużo pozdrowień. Wszystkich oczywiście też pozdrawiamy. I chyba musimy kończyć. To dziękujemy wam bardzo, że byliście z nami. Szybko minęło. I bardzo przyjemnie. Mamy nadzieję, że podobały wam się wszystkie materiały. Wszyscy autorzy myślę, że się naprawdę postarali i też mieli z tego trochę uciechy. Mam nadzieję, że nie powiedzieliśmy za dużo. Wszystkie sekrety gdzieś jeszcze trzymamy w zanadrzu i trzymamy schowane. W grudniu myślę, że możecie spodziewać się jeszcze kilku obietnic, które być może spełnimy. Myślimy nad takim kalendarzem adwentowym dla nas też, ale dla was przede wszystkim, w którym może troszkę wam zapowiemy, co się będzie działo w przyszłym roku. Może powiemy trochę na temat tej tajemniczej osoby, która do nas dołączy, tego tajemniczego autora lub autorki. No tak. Ja dziękuję ze swojej strony, dziękuję wam. Ja też bardzo. No to my też dziękuję. Dziękuję, dzięki, dobrze, że byliście z nami i mamy nadzieję, że dalej będziecie. Do zobaczenia i o 19:00 widzimy się na spotkaniu z Małgorzatą Rogalą, a potem oglądamy na Crime Investigation Polsat odcinek z Robertem Małeckim. Trzymajcie się, dzięki. Cześć. Cześć.